Witajcie w kolejnym odcinku. Zapowiadany, już dawno temu zapowiadany Gold Cruiser niestety nie ukazał się jeszcze na całym świecie w sprzedaży. Premiera się opóźniła o parę tygodni. Taka jest oficjalna, nieoficjalna wiadomość. Dlaczego nieoficjalna? Dlatego, że nie pojawiła się jeszcze oficjalnie. Urządzenie jest teoretycznie dostępne, natomiast myślę, że jeszcze, żeby dostać go do swoich rąk, trzeba będzie chwilę poczekać. Jest to urządzenie do gold prospectingu, natomiast na pewno jest to urządzenie wodoodporne, i dla wszystkich, którzy szukają w wodzie i szukają bardzo cienkich, złotych łańcuszków, to jest właśnie odpowiedź dla nich. To jest urządzenie dla nich skierowane nie tylko dla ludzi, którzy szukają samorodków, także wiele osób, które ma wąską specjalizację, szuka w rzekach, w jeziorach. Ewentualnie gdzieś w morzu, w oceanie, będzie potrzebować takiego urządzenia, dlatego że ze względu na dużą częstotliwość, to urządzenie po prostu będzie sygnalizowało drobne kolczyki, drobne łańcuszki. Natomiast kolejna rzecz, którą chciałbym z Wami się dzisiaj podzielić, to jest rzecz, która dotyczy makrokruzera i multi makrokruzera, dlaczego tych owu urządzeń? Pojawiły się informacje na forach, że urządzenie w programie trzecim się po prostu nie kalibruje. W programie trzytonowym, tak naprawdę, program trzeci to skróciłem tutaj to dla Was, natomiast rzeczywiście jest taka możliwość. Parę osób zasygnalizowało takie problemy. Jak widać, makro nie poddaje się nie zostawia swoich klientów samych sobie i przygotowało taki update. Tutaj macie na stronie bezpośrednio dostęp do tego update'u i każdy może sobie takie. Urządzenie, które posiada, kupił z jakiegoś źródła innego, czy nawet z legalnego, może sobie spokojnie sam we własnym zakresie updateować i uniknąć tego problemu. Okazuje się, że to nie był błąd oprogramowania jako taki, tylko okazuje się, że po prostu był źle dobrany parametr wewnętrzny funkcji ISAT i po prostu w trzecim programie, który jest bardzo szybki. No, niestety kalibracja do gruntu była utrudniona. Wystarczy zmienić tą wartość, ale oczywiście tutaj producent zrobi to za nas, będzie już od razu ta wartość zmieniona. Możemy sobie to ściągnąć. Mamy dokładny opis na stronie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, jeśli kupujecie od bezpośredniego dystrybutora w Polsce, jakim jest firma Green Camo z Lublina, to ten update będziecie mieli już formalnie zrobiony w urządzeniach, które zamawiacie. Natomiast pojawią się kolejne update'y, producent będzie je. Na swojej stronie publikował. Te update'y przypominam, są darmowe i tak jak w przypadku Mindlab, gdzie one nie są za częste, to w przypadku Makro czy Nocty producent naprawdę ma dobrych programistów, którzy koncentrują się na tym, żeby dość często poprawiać wszelkie błędy w urządzeniach i po prostu użytkownikom podawać dość szybko to oprogramowanie, żeby użytkownicy nie czuli się pominięci. To jest szczególnie ważne przy sprzęcie, który ma taką możliwość, jeżeli jest coś nie tak. To dostajemy, tak jak w xps się na przykład, dostajemy kolejny update oprogramowania i sprawdzamy, czy rzeczywiście ten update przyniósł skutki, czy jest gorszy, czy jest lepszy, ale mamy możliwość wyboru, możemy się cofnąć do innej wersji. Tak jest w przypadku makro. Makro będzie wszystkie kolejne swoje urządzenia, które będą urządzeniami powiedzmy, że średnio zaawansowanymi albo bardzo zaawansowanymi, będą miały możliwość podłączenia po prostu do komputera i zmiany oprogramowania po prostu, updateów. To wszystko w dzisiejszym odcinku, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie pod tym filmem i do usłyszenia.